Szanowni Państwo, mamy przygotowane wiele nagród. My będziemy się starali jako organizatorzy, żeby te nagrody znalazły się u naszych dzieci. Będą nam w tym pomagać przewodnicząca Rady Gminy, pani Anna Grochowa, Rada Gminy, już tutaj Państwo są przygotowani, pracownicy Urzędu Gminy, ale będzie osoba też prowadząca, która będzie tutaj ze sceny obserwować cały plac zabaw i kierować niektórymi zabawami. Oczywiście będziemy też wykorzystywać tutaj Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Po raz pierwszy w naszej gminie GOKiS będzie wspierał tą uroczystość, bo to jest uroczystość między innymi organizowana przez niego, przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w gminie Radzyń Podlaski. To pierwszy debiut, pierwsza uroczystość właśnie tego ośrodka. Pani dyrektor, widzę, że już jest gotowa, już się przygotowuje do podjęcia działań. Panowie tutaj od pokazu rowerowego też już prawie, że są gotowi. Czekamy na artystów. Powolutku się artyści przygotowują. Szanowni Państwo, to przede wszystkim trzeba będzie na to popatrzeć, bo przedstawienie jest bardzo piękne, kolorowe i w wykonaniu uczniów naszych szkół. Jako pierwsza zespół szkół w Zabielu, ale pokazy będą jeszcze różne. Będzie pokaz karate ze szkoły podstawowej w Białce. Ci wszyscy, którzy będą tutaj najbliżej, to będą, te dzieci będą miały największą szansę na otrzymanie najwięcej nagród. A już zaraz po samym przedstawieniu rozpoczniemy rozdawanie nagród dla najwytrwalszych, dla tych, którzy mają najwięcej cierpliwości, ale dla tych też, którzy są bardzo spostrzegawczy i zauważą, bo będą pewnie jeszcze zagadki ładne, i za te właśnie odgadnięcia tych będą nagrody. Nagród dzisiaj jest bardzo dużo i słodkich, i słodycze naturalne. Mamy dużo owoców. Zakupiliśmy. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować sponsorom. Przede wszystkim panu Piotrowi Świerczewskiemu, który zasponsorował wiele nagród dla naszych uczniów, dla naszych dzieci. Szanowni Państwo, przedstawienie Rzepka w wykonaniu przedszkolaków zespołu szkół w Zabielu. Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Nie widziały.
zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka. Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydał pocął się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał Mruczek, pomóż nam kiciu. Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj! Pocął się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj! Pocął się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocian długonos. Fruń, że tu Boćku do nas na pomoc. Bociek za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj! Przydał mi się ktoś na przyczepkę! Pocął się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Drogą zielona żabka. Złapała Boćka, rzadka to gratka. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka,
Mruczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na boczka, boczek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę. Jeszcze raz wielkie brawa dla młodych, wielkich artystów. Pani dyrektor przygotowuje dyplomy pamiątkowe, bo za taką sztukę należałoby się. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj zgromadzeni wokół sceny i już rozpoczynamy pierwszą część pokazu rowerowego. Będzie takie dwie części. Zapraszamy, prosimy Państwa tutaj troszeczkę o odsłonienie, żeby się mogli wszyscy z namiotu obserwować. Witam dzieci. Bo to dzień dziecka przecież. Mam nadzieję tylko, że ten deszcz jest nie nawiedzi znowu, przynajmniej w najbliższym czasie, bo to, co tutaj z boku stoi, to jest mój tor przeszkód, który będę starał się wykorzystać do jeżdżenia. Na razie zaczynam ze sceny, ponieważ chcę się z wami przywitać, wytłumaczyć, o co chodzi. I nie ukrywam, że jeśli wypadało, no to scena jest ostatnią deską ratunku w tej chwili, żeby coś wam pokazać. Bo jeśli pada, no to jest na pewno trudniej, ale jest to dyscyplina ekstremalna, więc deszcz może być też dodatkową. Po co może grać już w tej chwili, nawet w tle. Także słuchajcie, nazywam się Mateusz, przyjechałem z Urzędowa, z Kraśnika. Pochodzę z Lublina, ale nie mieszkam już w Lublinie. I na takich rowerach, jak tutaj widzicie, bez siodełek, uprawiam właśnie triatl rowerowy już powiedzmy od kilkunastu lat. I to są fajne doświadczenia, bo w tej chwili jeżdżę po różnych imprezach, spotykam różnych ludzi i mamy okazję się razem bawić. Mam nadzieję, że również dzisiaj będzie wam się to podobać. To jest tak naprawdę początek, wprowadzenie, pierwsze wejście i zaczniemy. Muzyka już gra, może nawet głośniej grać, wydaje mi się. Na tym rowerze można skakać, na przednim, na tylnym kole. To za chwilę wam też pokażę. Mam nadzieję, że będziecie chcieli to zobaczyć, bo tak naprawdę to jest rozgrzewka. No i tak jak mówiłem, zobaczcie. Na przednim, na tylnym kole rower służy do tego, żeby te przeszkody pokonywać, poruszać się na nim właśnie w taki sposób, żeby z niego nie spaść. Chcecie zobaczyć? Najważniejsze pytanie. Głośno, słuchajcie, jestem sam. Co prawda mam mikrofon i się wydzieram, ale was jest dużo więcej i myślę, że jak się sprężycie, to zrobicie duży hałas, tak żeby pokazać, że chcecie zobaczyć. Jeszcze raz. Dzieciaki, chcecie zobaczyć? Super. Fajnie, że się nie wstydzicie. Muzyka jest, możemy ją podgłosić. Słuchajcie, pierwsza przeszkoda. Zjeżdżamy ze sceny, tak? Trzeba jakoś ładnie zeskoczyć. No i nie spać, tak? Pomożecie? Brawa! Że na wszystkie dzisiaj wskoczymy. Najważniejsza rzecz, tak jak wam mówiłem, czemu nie ma siedzenia? Bardzo dobre pytanie. Usłyszałem tutaj dziewczynka. Słuchaj, wszyscy słuchajcie, siodełka nie ma dlatego, ponieważ gdybym wykonywał skok tak jak tam jest zdjęcie, o i tu na banerze jest moje zdjęcie, to była niska przeszkoda. Ale czasem się z ziemi wskakuje od razu na górę na taką przeszkodę i to siodełko w tym miejscu przeszkadzałoby. Bo są pozycje, kiedy ten rower trzeba pod siebie tak schować i kiedy mamy te wszystkie akcesoria rowerowe tutaj, nie udałby się ten skok, uwierzcie. Muzyczka głośniej, naprawdę, bo prawie nie słyszymy. Chciałbym, żeby dzieci się bawiły. Ja będę zajęty jeżdżeniem, a muzyka gra dla was tak naprawdę. No i zobaczcie, mała przeszkoda, utrzymuję równowagę, już na nią wjechałem. Tak samo jest to prosta rzecz, ale jakby ktoś chciał spróbować,
to jednak trzeba się trochę skupić, mieć troszkę umiejętności. I można na tej przeszkodzie oczywiście stać, można się poruszać, można ją pokonywać w jakiś sposób, wjeżdżać bądź zjeżdżać, ale jest mała, prawda? I nie jest jakąś tam super przeszkodą, super wyzwaniem. Jedziemy na górę pewnie, co? Bo nie będziemy przedłużać. Są na rozgrzewkę takie rzeczy jak tyczka, którą zrobimy. Możemy powoli podnosić poprzeczkę, tak żebym się rozgrzał. Po każdym udanym skoku ja będę taką tyczkę, o, troszkę podnosił do góry. I zobaczymy, ile nam się uda skoczyć. Są dwa wejścia dzisiaj, więc też nie chcę wam pokazać od razu wszystkiego. Ale w pierwszym wejściu myślę, że możemy powoli tą poprzeczkę podnosić do góry i próbować. Uda się, dzieciaki, jak myślicie? I brawo w takim razie, próbujemy. O, to jest troszkę mniej niż 70, więc coś takiego jak stół. Taka wysokość. Udało się. Jedziemy na górę może powoli. Kontrolując ten balans ciała, staramy się nie schodzić z roweru, ale wskoczyć na wszystkie przeszkody. Chyba ta jest największa dzisiaj, co? Uda się, jak myślicie? Na ofla nie skoczę. Słuchajcie, jeśli wam się podoba, to fajnie, brawo, brawo. Jest trochę mokro, dlatego uważam, żeby na tej plandece się nie wywrócić. Tu jest raczej bezpiecznie, ale plandeka jest zdradliwa. I mamy co? Mamy duży zeskok, co? Bo mógłbym zjechać. Co wam pokażę na przykład, to jest też ciekawe. Ale mógłbym zeskoczyć od razu na ziemię. Ale ja wam pokażę jedno i drugie. To dobra, zeskoczę, a później wjadę i zjadę. Brawo, pomóż się. Może to będzie słychać, może nie. Postaram się jak najciszej to zrobić, tak żeby ani rower, ani ja, żeby tu nic nie jęknęło. I zobaczycie, ile jest właśnie w tych skokach techniki i jak delikatnie można to zrobić cicho, żeby dostać się na dół. Idziemy na górę. Słuchajcie, a może tędy? Co wy na to? Czy nie? Tak, brawo, brawo, pomóżcie. Jak widzicie, poza takimi przerwami na jakąś tam poprawę garderoby bądź mikrofonu, wszystkie ewolucje staram się wykonywać w taki sposób, żeby nie schodzić z rowera. Jest ten ochotnik? Chodź, bo ja cię pamiętam, już się wycofałeś, już nie chcesz. Chodź, chodź, nie bój się. Nic ci nie będzie. Jak masz na imię? Damian, witam cię. I od razu dla kolegów, znajomych Damiana informacja, nic mu nie będzie. Położysz na plecach. To zrobię tak węziej. Ważne, żebyś tu miał głowę i sobie tak leżał. Nogi łączysz, ręce też tam z tyłu głowy na ziemi i po prostu się nie ruszasz. I to jest jedyna funkcja, którą dzisiaj robisz. Nie ruszasz się, ok? Brawa dla niego. Tak jak mówiłem, bez obaw, bardzo delikatnie, ale jest to rzecz, która się podoba i ja dlatego lubię to robić na rozgrzewkę, ponieważ okej, tak? Wszystko w porządku. Jakby to mów. Ja sobie zdaję sprawę, że tam może coś wpaść do oka. Podglądaj, będziesz widział rower naprawdę z bliska. Chyba tak nikt nie będzie dzisiaj widział.
To jest zabawne, właśnie dlatego to robimy, fajnie, ale uwierzcie, że ci, którzy tu leżą, nie boją się, ale niejednokrotnie trochę im jest mniej do śmiechu mimo wszystko. W porządku? Na razie zostań, tak, będzie specjalna nagroda. Pewnie ciocia, nie? Jakaś pani. Słuchajcie, brawo, podoba się. Zostań, zostań, okej? Okay? Bo zgłosiłeś się jako ochotnik, no to musisz tutaj te 7,5 minuty przebywać teraz. Nie wiem, czy jest taka zasada, ale właśnie ją wymyśliłem. Zrób tak ręce i nogi szeroko, okej? Okay? To będzie takie utrudnienie dla mnie, bo kto się tutaj najbardziej boi? Wy, on czy ja? Kto? No nie, no właśnie ja! To ja mogę go rozjechać. On może wierzyć, że wszystko się uda, a ja... Wiecie, różnie bywa, nie? Ale była msza. Także wszystko będzie okej, okay, prawda? Dawid? Damian? Tak. Wszystko ci jedno widzę. Brawa dla niego, słuchajcie. Kurczę, ale widziałem, że cię nie trafiłem, powiedziałem, siał się wystraszyłem. Co? No nie gadaj, że tyle aż tam. Nie ma możliwości, żebym cię trafił. Za mały jesteś. Brawa dla niego, słuchajcie, nie będziemy go męczyć. Przyjdź na koniec. Chcesz jeszcze? To tu się połóż, weź tą kurteczkę. W takim razie na zakończenie zrobimy już, bo wiecie, chyba go zdenerwowałem, że powiedziałem, że ochotnik, a chce iść. Powiedział, że jeszcze chce. To teraz się położysz tutaj głową, tak samo, i od razu tego orła zrób. I oczy masz trochę już inne niż przed chwilą. Ale się nie bój. Ja sobie żartuję, bo bez tego chyba bym nie robił takich rzeczy. Ale zaufaj mi, właśnie tak jak powiedziałem, bardzo delikatnie, z wyczuciem, ale mimo wszystko zostań tutaj. A teraz się zapytam, czy wiesz, dlaczego tu leżysz, a nie tam, tylko tu, naprzeciwko dużej przeszkody? Czy to przypadek? Jak myślisz? Wjadę na dużą przeszkodę i zeskoczę na ciebie tym razem. Co ty na to? Nie, obok, na pewno obok, także się nie bój, bo wiem, że tam będziesz pewnie symulował. Brawa dla niego, słuchajcie, pomóżcie mu. I mi. Okej. I zobaczcie. Można zamówić pogodę? Przyjechał Mateusz. Deszcz przestał padać. Skończę robić lunie. Zobaczcie. Zawsze tak jest. Przynajmniej za wczoraj będę miał nagrodę. Brawa, słuchajcie. I się nie bój, nie uciekaj, okej? Brawa, brawa. Dobra, start. Stań i pokaż, że ci nic nie jest. Nie został trafiony. Bardzo dziękuję, przyjdź później po plakat, okej? Okay? Kto ma zegarek? Nie minął czasu. Panowie organizatorzy, czy ja jeszcze mogę coś pokazać? Czy reszta już na... Dobrze, ostatni skok. A resztę w drugim wejściu pokażemy. Brawa, brawa, na koniec. Na koniec jeszcze coś fajnego. I obiecuję, że to nie jest wszystko, bo... Ile? 7? O! Słuchajcie. 7 minut to ten ochotnik, nie? Dobra, słuchajcie. No właśnie. Leżał ochotnik i mieliśmy go nie trafić, tak? A teraz zrobimy coś, gdzie trzeba będzie właśnie trafić. I to dobrze pocelować. Więc to będzie jeden cel. To będzie drugi cel. No dobra, to będzie trzeci cel. W sumie mam ich więcej.
ale nie wiem, czy tyle będziemy skakać. Zrobimy na pewno te cztery. I chodzi o to, że ja muszę je rozjechać tylko w taki sposób, żeby zrobić to najlepiej tylnym kołem, a poprzednio wjechać i zeskoczyć przeszkody, trafiając właśnie w ten pachołek. Pomożecie? Chcecie zobaczyć? Zaczniemy od małej przeszkody pewnie. Jest pachołek, jest przeszkoda, jest rowerzysta i trafiamy. Było nisko, było blisko. Udało się, prawda? Brawo, brawo, pomóżcie. Pojedziemy może tam teraz. Jest druga przeszkoda. I drugi cel. Chyba jest trafiony. Zawsze możemy poprawić, jeśli byśmy nie trafili. Dobra, chyba został jeden, co? To kto próbuje? Jest ochotnik? No patrzcie, i się zawsze zgłaszają. Tego nie rozumiem. Jak jedziesz na przyczepę? Oj. Bo wy się chcecie zgłosić do czego innego, tak zazwyczaj bywa. Chodzi o to, żeby trafić ten ostatni pachołek. Więc mimo wszystko chyba ja to zrobię. Trzeba zeskoczyć z przyczepy. Ale możesz się zgłaszać. Nie widzę problemu. Brawa, brawa, słuchajcie, się naprawdę cieszę, że jesteście, bo już się bałem, że ten deszcz po prostu was wystraszy. Pamiętajcie, bo zaraz kończymy, przyjdźcie po plakaty, a teraz co? Na górę i ostatnia przeszkoda. Brawo, brawo, pomóżcie na zakończenie pierwszego wejścia. No i słuchajcie, nie wiem czy 7 czy 5 minut, ale kończę. Idealnie, 7 minut. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w drugim wejściu. Przyjdźcie. Drodzy Państwo, poproszę brawa, to pan Mateusz Kowalczyk.